Pasja, zaangażowanie i chęć wspólnego spędzania czasu. To przepis na sukces polickiego chóru kameralnego Postscriptum. Śpiewacy nieprzerwanie od 15 lat spotykają się w Miejskim Ośrodku Kultury i trenują swój kunszt wokalny. Inicjatorkami powstania chóru były Anna Ryl, dyrektor polickiego MOK-u i profesor Iwona Wiśniewska-Salamon, szczecińska dyrygentka. Pod jej batutą zespół śpiewał 5 lat. Później roczną przygodę z Postscriptum przeżyła założycielka Baltic Neopolis Orchestra Emilia Groch. Od 2007 roku chórowi dyryguje jedna z członkiń Marzena Więch. Postscriptum tworzy 20 śpiewaków. Niemal wszyscy są czynni zawodowo. Chór nieustannie podróżuje, biorąc udział w licznych festiwalach krajowych i zagranicznych. Specjalizujemy się również w oprawianiu mszy świętych. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, to możemy oprawiać msze święte, czy to ślubne, czy i podczas innych uroczystości. Jubileuszowemu koncertowi towarzyszyła uroczysta gala wspomnień podsumowująca minione 15 lat. Inicjatorzy Postscriptum wspominali początki działalności chóru. Gratuluję Wam tego, że ciągle macie w sobie pasję tego wspólnego śpiewania, pasję tego wspólnego bycia z sobą. I ciągle o tym myślę, a dzisiaj, kiedy oglądaliśmy wspólnie te slajdy, wielokrotnie to było widać. Sukcesem chóru jest nagranie 3 płyt – Msza o pokój, Piosenki czar, wydanej z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia i Missa brevis, poświęconej pamięci papieża Jana Pawła II, przygotowanej z innymi śpiewakami. Zespół nie wybiera się na emeryturę i kontynuuje dalej swoją pracę. Najbliższe działania to udział w listopadowym festiwalu w Szczecinie i kolędowanie.